Witajcie. Dzisiaj, no w sumie ostatni u nas dzień żniw tych letnich, zbożowych. Lecimy z ostatnimi 5 hektarami grochu. Wczoraj ukosiliśmy 3 hektary z hakiem, ale no nie bardzo można się tam wzorować wydajnością z tego pola, bo tam praktycznie hektara można powiedzieć, że nie było. Nie z naszej winy niestety, przyczyna taka od nas niezależna. No i tam było niecałe 9 ton, tam było 8800, chyba 8900. Więc wydaje mi się, że gdzieś tam w, nie wiem, granicach normalnie by wyszło 3,4, 3,5 może gdzieś ten plon, ale to nieważne, tam, tym się nie sugerujemy. Dzisiaj idziemy na 5 hektarów, gdzie jest bardzo fajny groch, równy i tutaj tak naprawdę będzie pokazany potencjał. No niektórzy by powiedzieli, daj już kuźwa odpocząć dla tej 700-ki. Wczoraj się męczyła z tym całym zestawem jęczmienia. Ale spokojnie, dzisiaj, tak jak mówię, na 5 hektarów jedziemy, nawet jeżeli będzie sypać 5 ton, to no to nie będzie po prostu całego zestawu, tak, i będzie miała dużo lżej, a na jedną pronarkę, tandemówkę nie wejdzie, nawet jeżeli mielibyśmy zbiornik przywieźć w kombajnie, no przynajmniej przy takim założeniu, że będzie będą te 4 tony, co myślę, że jest bardzo prawdopodobne. Jak widzicie, tutaj też jęczmień leży na koszu. Wczoraj zasypałem suszarnię, dzisiaj po powrocie, no bo 5 hektarów to wiecie, to 2-3 godzinki, no z dojazdami, bo to dosyć daleko, 3 godziny z hakiem, więc jak wrócimy, odpalamy suszarnię i troszkę to przewijemy, tak wiecie, chwilowo można powiedzieć, żeby tam zbić te 2%, 2-3%, 3 nawet, no bo to było, później mierzyłem to 16,5%, 16, 17, więc zbijamy gdzieś 3% i ląduje to na silosie. Stawiamy się już na polu. Niestety miejsca dużo nie ma, więc tutaj kombajn będzie musiał cofnąć w groch. Trudno. Ale no jeszcze nikt tutaj nic w okolicy nie skosił zbóż. Zabezpieczamy przede wszystkim. Nie skoczyło tak jak powinno. I znowu. O, teraz super. Tu mamy wszystko. Jeszcze tylko zagarniacze. I można wjeżdżać. Wózek później sobie wciągnę na pole, ale tutaj i tak nikt nie jeździ, bo to jest wypizdowie. placu mamy zielony, ale to temu mamy dwie przyczepy, żeby ten zielony dać na drugą i to się szybciej po prostu skarmi. Jak widzicie, odcięliśmy tutaj ten zielony, dojrzały jeszcze do końca groch i go właśnie, tak jak mówiłem, wrzucimy sobie na tą mniejszą pronarkę, a my już mamy, czekajcie, no już chyba czwarty raz będziemy zaraz sypać. Ja się odwrócę, żeby już jakby do wyjazdu być przygotowanym. Nie sypiemy w locie, bo mamy czas, wiecie, tutaj ostatnie hektary, także nie trzeba się niczym śpieszyć. Tutaj oczywiście nasza kukurydza. Jaka odmiana? Nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że może być to Inventive, chociaż pewności nie mam. A jak wygląda ten nasz groch na przyczepie? Do najczystszych nie należy, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jednak wydaje mi się, że no czwórki tutaj nie będzie, trochę się przeceniłem, możliwości grochu przeceniłem, ale takie 3, 6, 7 czy 8 może, to jeszcze się okaże, jak wjedziemy oczywiście na wagę. Powiedzieć, że skima zakończony, ale tylko u nas, może gdzieś tam jeszcze będzie trzeba wyjechać, ale na razie robimy porządki. Muszę opłukać trochę przyczepę z kurzu. Header na razie chowamy, nie czyścimy, bo nie wiadomo, czy jeszcze nie będziemy kosić. I tak oto szybkie w tym roku bardzo te żniwa.